Podjęcie decyzji o inwestowaniu pieniędzy przypomina nieco wejście po raz pierwszy do ringu bokserskiego. Jako nowicjusz masz prawo spodziewać się najgorszego, łącznie z nokautem w pierwszej rundzie. W inwestowaniu liczy się nie tylko prawidłowe wyprowadzenie ciosu, ale też i opanowanie sztuki uników i trzymanie wysoko gardy. Wiecie, co wam powiem? W inwestowaniu chyba łatwiej uniknąć kończącego ciosu przeciwnika niż na ringu bokserskim. Długo boksowałem się z myślami, zanim włożyłem swoje pieniądze w coś innego niż zwykła lokata bankowa. Dziś w swoim prywatnym portfelu mam kilkanaście inwestycji wiążących się z mniejszym lub większym ryzykiem, ale wciąż stosuję tę samą zasadę, co na początku. Nie inwestuję pieniędzy, których mógłbym potrzebować w ciągu najbliższych kilku lat. Wydaje ci się, że żeby inwestować pieniądze, trzeba mieć dużo kasy? Wręcz przeciwnie. Najbezpieczniejszym sposobem inwestowania jest systematyczne lokowanie niewielkich pieniędzy. Co kwartał lub co miesiąc. Tak jak w boksie. Trzeba być przygotowanym na 12 rund walki, a nie rzucać wszystkie siły na pierwszą rundę. Boisz się, że lokowanie oszczędności na rynku kapitałowym to jest coś, na czym musisz się bardzo dobrze znać? Na szczęście istnieją sposoby inwestowania dostępne nawet dla laików. Ja swoją przygodę zacząłem od funduszy inwestycyjnych. Wybierasz, w co mniej więcej mają być ulokowane twoje pieniądze. Robisz przelew, a resztę biorą na siebie eksperci wynajęci przez fundusz. Wydaje ci się, że inwestowanie to hazard i ruletka, że bardzo szybko możesz wszystko stracić. W krótkim terminie to rzeczywiście może tak wyglądać. 132, 133, stawaj, wygrałeś! Ale liczby pokazują, że w długim terminie inwestowanie przypomina uprawianie sportu. Im dłużej trenujesz, tym większą masz szansę na zwycięstwo. O tym, jak ja inwestuję swoje pieniądze, więcej opowiem wam w kolejnych odcinkach. No, chyba że nie będę w stanie mówić ze względu na złamaną szczękę.